Dobry wieczór Państwu witamy w Ekonomii Flash z nami w studio dr Cezary Mech, ekonomista do witam pana. Witam państwa serdecznie. I z panem doktorem porozmawiamy na temat tej dużej wojny, bo są małe wojenki, duże wojenki. Ta duża wojna to wojna handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, ale nie tylko, bo mamy również wojnę między Stanami i Niemcami i o niej w dzisiejszym programie, zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszam na skrót informacji z polskiej i międzynarodowej gospodarki. Niskie płace są powodem frustracji Polaków. Wskazuje na nie przeciętnie 40% naszych rodaków. Wynika z badania nastawienia do finansów przeprowadzonego na zlecenie rejestru dłużników Big Info Monitor. Niska pensja częściej przygnębia kobiety. Jak wskazano, wynagrodzenia najczęściej frustrują 18-24-latków oraz osoby w wieku 25-34 i 45-54 lat. Jest to powód do zmartwień dla niemal połowy z nich. Rola finansów na liście zmartwień maleje po 54 roku życia. Z wiekiem rośnie bowiem niezadowolenie z z powodu słabego zdrowia i wydatków na leki. Najbardziej sfrustrowane są najmłodsze pokolenia, 18-24 latków oraz 25-34 latków będące na dorobku. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo udokumentowało 5,4 miliarda metrów 3 nowych zasobów gazu ziemnego w Polsce i prowadziło pracę na 36 nowych otworach badawczych w 2018 roku. Z sukcesem zakończyło się prawie 85% wierceń, o 11 punktów procentowym więcej niż w 2017 Sprzedaż samochodów osobowych w Unii Europejskiej odnotowała spadek na początku roku. Po wzrostach z pierwszej połowy ubiegłego roku nie widać już śladu. Czy to czas na ostudzenie popytu? Według danych europejskiego stowarzyszenia producentów pojazdów liczba rejestracji samochodów osobowych w styczniu 2019 roku wyniosła 1 200 tysięcy sztuk. To 4,6% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza kolejny już miesiąc spadku w relacji rok do roku. Druga połowa poprzedniego roku również oznaczała gorsze wyniki sprzedaży ogółem dla krajów w Unii Europejskiej. пайски Firma pożyczkowa Provident zapłaci ponad 12 milionów złotych kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. W listopadzie zeszłego roku sąd apelacyjny odrzucił apelację firmy wskazując na szkodliwość praktyk stosowanych przy udzielaniu pożyczek w domu klienta. Na działania te byli szczególnie podatni konsumenci znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej. Na działania te byli szczególnie podatni konsumenci znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, pilnie potrzebujący gotówki, przypomina uzasadnienie sądu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy okazji większego podsumowania niedawnych dotyczących ochrony konsumentów. Wyrok w sprawie Providenta zapadł w listopadzie 2018 roku i odnosił się do decyzji u Oukiku jeszcze z 2013. Były prezes PKP Cargo Adam P. oraz byli członkowie zarządu zostali zatrzymani w związku z niegospodarnością w spółce. Chodzi o straty sięgające ćwierć miliarda złotych. Zarzut dotyczy wykupienia jednej ze spółek siedzibą w Amsterdamie za kwotę zawyżoną o połowę. Jeszcze w tym tygodniu Paryż i Berlin mają podjąć wspólne wysiłki mające na celu obronę technologicznej suwerenności Europy. Wspólne działania mają przeciwdziałać osaczaniu przez globalnych rywali i pomóc przemysłowi Unii Europejskiej. Po niepowodzeniu kolejowej fuzji Siemensa i Alstoma, Francja i Niemcy zamierzają przedstawić wspólną propozycję nowej europejskiej strategii przemysłowej, która ma też zawierać zmiany w unijnych przepisach o konkurencji. Niemiecki minister gospodarski Altmaier nie ukrywa, że do tych działań on i jego francuski odpowiednik Bruno Le Maire zostali skłonieni przez decyzję Komisji Europejskiej blokującą proponowaną fuzję Siemensa i Alstoma, która miała pomóc europejskim producentom taboru kolejowego w walce z CRRC, chińską firmą z tej branży. Panie doktorze, to może byśmy rozpoczęli od tej wojny, o której handlowej, o której bardzo mało mówi się w polskich mediach, a chodzi o wojnę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Niemcami. Jak to może wpłynąć na europejską gospodarkę, która właściwie, według odczytów, a szczególnie ta największa niemiecka jest teraz, można powiedzieć już w stagnacji, a wszystko wskazuje na to, że niedługo w recesji. Znaczy, może nie do końca może będzie w recesji, jeśli mówimy o Niemczech, ponieważ e, wprawdzie rzeczywiście w ten trzeci kwartał to był taki dość fatalny. Tam 0.2 PKB spadku. No, czwarty się troszkę odbił do zera. No i wszyscy analitycy już teraz ukazują, że zmniejszają te prognozy na 2019 rok, bo to miało być 1,7%. W okolicach tej wielkości teraz już jest 1%. I oczywiście to ma wpływ na gospodarkę niemiecką, mają te wszystkie typy wojen, bo paradoksalnie nawet ta wojna amerykańsko-chińska bardzo silnie odbija się negatywnie na gospodarce niemieckiej. Wiemy o tym, jak to przywódca, ten taki, który tak na szczycie NATO, powiedzmy, tam słabość, się poruszał, tak, tak miał problemy z chodzeniem, to jak strasznie to Choroba, rok... go, choroba goleni, pewnie. Tak, tak, właśnie tego typu. On tak bardzo całował Trumpa, że ta wojna europejsko-amerykańska została odsunięta. Widziałem zresztą, Trump bardzo z tych pocałunków to nie był zadowolony. No, ale teraz, zgodnie z tym, co zresztą tydzień temu mówiłem, no. W niedzielę prezydent Ameryki dostał raport, którego wynika, że po prostu bezpieczeństwo amerykańskie jest zagrożone przez przemysł europejski. Po, czytajmy dalej powiedzmy niemiecki ma 90 dni na adekwatną odpowiedź. Już wszyscy liczą. Straty wydaje się, że. A jest, jest yy, można policzyć wysokie straty z tego względu, że od 25 do 50% PKB niemieckiej gospodarki kręci się wokół produkcji samochodów, a chodzi o cła na samochody, eksport niemieckich samochodów do Stanów Zjednoczonych od wielu, wielu lat jest bardzo duży. Po prostu niemieckie samochody czy europejskie stały się bardzo popularne, a głównie niemieckie, wśród średniej klasy w Stanach Zjednoczonych. Zaczęto no tak. ich sprzedawać ogromne ilości od kilkunastu lat. To są miliardy złotych. Zatem, jeśli Donald Trump zdecyduje się nałożyć cła, no tak. aby pomóc na przykład Tesli czy jakimś innym amerykańskim producentom, to jak duży będzie wpływ tych ceł, tej nowej wojny handlowej na gospodarkę Unii Europejskiej, która, można powiedzieć, ja jednak twierdzę, że jest w stagnacji. No tak, ale tutaj pominęliśmy jeszcze jeden, jedną wojnę. To jest z Wielką Brytanią, którą mają, mają Niemcy, które zasłaniają się tak Irlandią, a tak naprawdę chodzi o dostęp do rynku brytyjskiego. Tutaj wiadomo, że większość. Tam jedna trzecia tej nadwyżki handlowej, którą ma Unia Europejska z, z Wielką Brytanią, 70, ponad 70 miliardów funtów. No to, jest, to jest jednak ta, to, co m, tak naprawdę jest nadwyżką. Niemiecką. Tu się szacuje, że. Instytut IFO z Monachium szacuje, że nawet 100 tysięcy miejsc pracy może być Dokładnie. utracone wskutek twardego Brexitu. Zatem w niemieckiej gospodarce może być gorzej, niż nam się wydaje? Tak, bo 15, 100... 15, tysięcy, 15 tysięcy, tylko e, jednak w przemyśle samochodowym. No ale zauważmy, a na pra... na tę kwestię, którą tak poruszamy, jednak ten przemysł samochodowy. No, największe zakłady jednak. E, tam Mercedesa, no to są w Stanach Zjednoczonych. I paradoksalnie, dlaczego, żeby zrozumieć, dlaczego był ten trzeci kwarta taki, taki zły, no to po, pamiętajmy, że jednak te cła w ramach retorsji chińskiej zostały nałożone na samochody amerykańskie, znaczy nieamerykańskie, produkowane w Stanach Zjednoczonych. To był skok tych ceł, był z 15% do 40% wartości <laughs> paradoksalnie odbiło się to na gospodarce niemieckiej, no ponieważ jednak jednak podzespoły, no to i, i po prostu znaczące wpływy. 28% zyski Mercedesa spadły w zeszłym roku właśnie z, z, tego, z tego tytułu i dlatego też uważa się, że, że to będzie znaczące po prostu wpływ tych tych trzech wojen na wpływ na gospodarkę niemiecką powodującą schłodzenie tej sytuacji jeśli chodzi o wpływ, wpływ na przemysł, samo, przemysł samochodowy no to, to pamiętajmy no to jest się że taka wojna taka mała wojenka amerykańsko europejska no to jest po prostu odbije się na, dziewięt, na wielkość dziewięt, spadek samochodów 770 eksportu 77% samochodów dostaje. Stanów Zjednoczonych eksportu to jest 18 miliardów, ale, ale Niemcy bardzo dobrze szacują. Szacują, że w wartości dodanej oni w 60% poniosą koszty te, 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 tej wojny. No i to liczą, że jeśli chodzi o samochody, to 7 miliardów wartości dodanej, mniej 5% mniejszy eksport, a więc znacząco. co można powiedzieć, że niemiecki przemysł samochodowy, który jest główną lokomotywą Niemiec, gospodarki. Po już Dieselgate, gdy znamy te zdjęcia, jak kilka milionów samochodów stoi na jednej pustyni zwróconych przez Amerykanów w związku z tym, że, że zostali oszukani przez Volkswagena. Mamy tutaj cios ze, ze względu na cła chińskie na produkcję amerykańską w ramach retorsji. No i oczywiście to, że Donald Trump teraz się zastanawia, na ile wspomóc swoich rodzimych producentów. No dobrze, ale my też mamy tu w Polsce Kooperantów y, niemieckich, zakładów y, motoryzacyjnych, na ile oni mogą to odczuć, albo inaczej, czy są w stanie się przestawić na inną produkcję? Czy znaczy, będziemy mieli w Polsce też. Znaczy, my, my odczujemy bardziej niż, niż Niemcy, ponieważ no, jesteśmy takim pod dostawcą pamiętajmy o tym, że jest olbrzymia niepewność w ogóle w całej gospodarce niemieckiej, bo jeśli nawet patrzymy na ten okres takiego rozkwitu w ostatnich latach no to małe i średnie przedsiębiorstwa No to planowały tam jedna trzecia po prostu ich planowała nakłady na maszyny tam 40% planowało zwiększenie zwiększenie zatrudnienia teraz po prostu tak naprawdę nie wiedzą nad czym stoją zarówno jeśli chodzi o konflikt z wielką Brytanią, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i też Chiny. Pamiętajmy, że Niemcy tak świetnie lawirowały w tym całej po prostu gospodarce światowej i, i, on, i one w ciągu ostatnich tam paru lat, no bo to za, zaledwie 3-4 lat, 3-4 lat, no zwiększyły eksport do Chin, zwiększyły właśnie dzięki tej produkcji w dużej, o dużej wartości dodanej, o trzy miliardów euro, jeśli chodzi w ogóle od początku stworzenia strefy euro, ona to taka yy, yy, strefa po prostu yy, dla Niemiec no, takiego yy, wunder optymizmu, no po to wunder, nareszcie. Wunderwaffe, słabe tak, południe, które tak, osłabia silne, silną północ, ma ta, ta, świetne warunki tworzenia po prostu dla eksportu, a później, później dzięki temu efektu południe, skalnej spalone mo Południe Europy spalone wskutek tej ekspansji, nie, nie ma kto brać tych tak. towarów. A, ale, ale Niemcy, zauważmy, no mówimy tam e, tak e, o tym, jak to Chiny ekspansję dokonały w Stanach Zjednoczonych i tam Trump się budzi po prostu pół, pół biliona dolarów rocznie, ale przecież oni w czasie, e, od czasu strefy euro zwiększyli swój eksport do Chin dwudziestokrotnie. Ale nie tylko. Nawet nie jest... tylko. Z, przed wprowadzeniem euro Francja była większym eksporterem niż Niemcy, zatem można tylko podziwiać niemiecki geniusz, że byli w stanie stać się największym eksporterem na świecie no przez wiele lat, ale panie doktorze, tak, w gruncie rzeczy kosztem i reszty Europejczyków, szczególnie no to, ale z to na te... i środka, środkowej Europy. Tak, oni są po prostu zakładnikami w ogóle tej, tej, tej całej zabawy. No i zauważmy, no to nie zrozumiemy tych, tego napięcia w stosunkach amerykańsko- powiedzmy europejskich, jeśli nie zrozumiemy tego, że po prostu te przemeblowanie świata, które jest obecnie, no to będzie kosztem też i niemieckim. A Niemcy to by tak naprawdę chcieli, bo to są też takie szacunki, że gdyby ta wojna handlowa była na serio między Stanami Zjednoczonymi to i Chinami, to gdyby oni tak byli tak trochę z boczku z boczku, to by nawet Unia Europejska, a głównie oni, tam zyskała nawet możliwość ekspansji tej o dużej wartości dowalnych towarów na 80 miliardów, ale na to się jednak nie zakłada. My będziemy głównym jednak przegranym, bo jesteśmy tanim pod dostawcą. I w przeciwieństwie do, do Niemiec, nie przesunęliśmy się w tej wartości Tu się, dodanej. panie doktorze, na koniec z panem nie zgodzę. W końcu, jak Polacy produkują czy błotniki, czy na przykład ekskluzywne siedzenia, czy tapicerkę, to wszystko jest w elektrycznych samochodach, a wiemy, kto zaczął je produkować i dlaczego niemiecki przemysł tak naprawdę ma problemy. A, a propos tego, tej e, e, energo e, mobilności, to też jest było w tym raporcie i właśnie Niemcy. Płaczą, że po prostu do, przez zamknięcie tych elektrowni węglowych to muszą wysupłać dziś 80 miliardów euro, i spadnie im nadwyżka handlowa, którą mieli w ostatnim roku 60, znaczy budżetowa, którą mieli w ostatnim roku w wysokości 60 miliardów i już wchodzą po 2000, 2020 roku w deficyt. Dziękuję panie doktorze za udział w, na, w naszym programie. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę i za chwilę już Biznes Polska, w której zastanowimy się, jak sfinansować duże wynalazki w Polsce, bo do tej pory nam się to nie udało.